Szanowni Państwo, od 13 stycznia do 30 tego samego miesiąca będzie w Centrum Edukacyjnym Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej możliwość zwiedzenia, zobaczenia niezwykłej wystawy. To nasze najnowsze dzieło, Nie tacy inni. Dzieciństwo i młodość 100 lat temu. To wystawa opowiadająca o dzieciach, o młodych ludziach, którzy wychowywali się, dojrzewali od końca XIX wieku do połowy wieku XX. Te spuścizny, które pozyskaliśmy i dzięki którym jest możliwość zobaczenia naszej wystawy, to m.in. kolekcje Tadeusza Strumiły, Władysława Gałki, rodziny Grabskich. To są naprawdę bardzo cenne dokumenty, zdjęcia, korespondencja, dzienniki, fragmenty wspomnień. To niewątpliwie ubogaca całą wystawę i szczególnie daje taką sposobność, żeby zainteresowały się nią zarówno osoby dorosłe, jak i same dzieci i młodzi ludzie. Bardzo serdecznie zapraszamy na ulicę Andersa 20 do naszego Centrum Edukacyjnego IDMN-u, bo tam w tych dniach między 13 a 30 stycznia będzie można tę wystawę zobaczyć, będzie można wejść w ten klimat niegdysiejszego przeżywania dzieciństwa i młodości przez Polki i Polaków.